Hej, cześć wszystkim! Z tej strony Juli i witam Was w kolejnym już filmiku z serii czwarty turniej Pokémon, tak jest! Tym razem w ćwierćfinale moim rywalem jest użytkownik jakże dobrze Wam na pewno zdrany, bowiem chodzi oczywiście mi o Fortressa. Tak więc jego pierwszy Pokémon to Dodrio, który jak widać pada od Thunderbolta Gengara. Tak więc już na samym początku spotkania mamy przewagę 6-5, ale to oczywiście nic nie zmienia. To, że pierwszy Pokémon padł, to wiecie, różnie się zdarza. A kolejny Pokémon to właśnie Snorlax. Wiedziałem, że Snorlaxowi za dużo nie zrobię, jego specjalna obrona jest zbyt wielka, nawet uśpienie tego Pokémona pewnie niewiele by dało. Spodziewałem się, że to będzie raczej jakieś karsowanie albo właśnie Shadow Ball, a więc zmiana na Skarmorego jak najbardziej słuszna. Pokémon typu stalowego jest, no widzicie, bardzo odporny, a szczególnie z tak wielką obroną, jaką posiada Skarmory. Pomyślałem, że dobrym rozwiązaniem będzie zaspikesowanie okolicy, czyli spikes. Tak, żeby właśnie kolejni rywale obrywali, ale jak widać jest Gengar. Po Gengarze mogłem spodziewać się tylko i wyłącznie jednego, zapewne potężnego Fire Puncha albo Thunderbolta, w sumie to jest super efektywne. No i właśnie któreś z nich mogło zrobić mi naprawdę niezłą krzywdę. Dlatego też zmiana na Blissey, która jest w stanie oprzeć się właśnie wszelkiego rodzaju specjalnym atakom, ale na moje nieszczęście już na samym początku została poparzona, w wyniku czego no niestety traci co kolejkę życie. Spodziewając się, że rywal zmieni, postanawiam użyć aromaterapii, które po prostu uzdrowi moją Blissey. No co prawda, gdybym miał naturę, znaczy ability dla Blissey, Natural Cure, które od razu spowodowałoby zdjęcie Berna, kiedy zmieniłbym Blissey, byłoby fajnie. Tylko oczywiście moja Blissey ma ability, które zwiększa szansę na przykład na działanie efektów jakichś ciosów i na przykład tutaj Ice Beama, że Ice Beam ma normalnie 10% na zamrożenie, a przy Blissey ma aż 20%. Natomiast kolejny rywal, jak widać, jest to Metagross, czyli Pokémon, który bazuje na ataku fizycznym, który już co nieco więcej może zrobić Blissey. Dlatego no, trzeba było zmieniać. W sumie zastanawiałem się, kogo ja tutaj powinienem wystawić. No i postanawiam w końcu wystawić właśnie mojego Pokémona. Natomiast Fortress też natychmiast zmienia na właśnie Salamansa. No, bałem się, że Salamans może znać coś na styl Fire Blasta, w wyniku czego no, oberwałbym na pewno mocno. W sumie spodziewałem się, że może być to Salamans Mixed, czyli zarówno może bazować na ataku fizycznym, jak i na specjalnym. Ataki dla Blissey może być niebezpieczny. Ale tak jak spodziewałem się, Fire Blast jest. No dla Blissey oczywiście nic więcej nie robi. Tylko mogłem się obawiać teraz jakiegoś na przykład Rock Slide'a, Brick Break'a lub czegokolwiek innego. Jednak wiedziałem, że Blissey ma duże szanse przeżyć, a wtedy za pomocą Ice Beam'a mogłaby zrobić naprawdę poważną krzywdę no Salamansowi, no, a nawet może by padł, kto wie. W każdym razie Ice Beam, krytyczny cios na Metagrossie, ale oczywiście tutaj krytyk nie robi swoje, naprawdę nie jest zbyt potężny. Cały czas obawiałem się, Blissey jednak jest u mnie najlepsza, jeżeli chodzi o specjalną obronę ze składu, którym akurat w tej walce posiadam. Dlatego też zmiana jak najbardziej myślę, że powinna być słuszna, trzeba jak najszybciej zmieniać. No szczególnie, że Meteor Mash, no on mógłby zrobić swoje, natomiast na Pokémona typu stalowego, no już aż takiego wielkiego wrażenia nie robi. No i teraz spodziewałem się, że dobrą metodą może być użycie właśnie kolejnych spikesów. No jednak im więcej spikesów, tym lepiej. Aczkolwiek spodziewałem się, że właśnie Fortress zmieni. Tak też się dzieje. Zmienia na Smauga, który z tego powodu, że lata, to oczywiście nie obrywa od tych spikesów. Natomiast kolejny Pokémon, który wyskoczył, to niestety Gengar, który też lewituje. Nie obrywa od spikesów, a dodatkowo jest to fatalny dla mnie wybór, bowiem jak mówiłem, on potrafi Skarmoremu zrobić aż nadto wielką krzywdę. No oczywiście zmiana na Blissey, spodziewałem się, że właśnie Fortress również zmieni, ale miałem w tej walce taktykę, że lepiej nie ryzykować, bronić się, zobaczymy co z tego wyniknie, póki co mam przewagę jednego Pokémona, więc aż tak źle nie jest. No jak widać, no, oczywiście teraz Ice Beam, w sumie jak mówię, spodziewałem się, że no po prostu Salamence jednym ciosem nie jest w stanie Blissey ubić, ale też spodziewałem się zmiany, ale mógłbym co prawda użyć Seismiktosa, no ale gdy byłaby zmiana na Gengara, no to niestety zbyt wiele by to nie zdziałało, ale jest oczywiście zmiana jednak właśnie na Metagrossa, który dodatkowo obrywa od tych kolców, obrywa od Ice Beama. Ja liczyłem tylko, że rzeczywiście ability Blissey zadziała i spowoduje zwiększenie szansy na zamrożenie i w końcu kogoś zamrożę, byłoby to dla mnie naprawdę świetne rozwiązaniem, no ale właśnie znów Metagross. No oczywiście mimo tego, że spodziewałem się oczywiście kolejnych tych zmian, jak najbardziej oczywistych, to mimo wszystko zmieniam właśnie z powrotem na Skarmorego. Co prawda w tej walce uważam, że popełniłem duży błąd, ponieważ powinienem ryzykować. Powinienem ryzykować, a jakoś taki do ryzyka zbyt skłonny nie byłem.
Jak widzicie, robiłem takie, można powiedzieć, bardzo do przewidzenia zmiany, ale duet z Karma Reblissi czasem pozwala właśnie na takie działanie. Ale to, co myślałem, Fortress bardzo łatwo przewidział moje działanie, użył Brick Breaka, ale Brick Break zabrał akurat tyle, co powinien, takie jest moje zdanie, ponieważ wiedziałem, że moja Blissi powinna przeżyć kolejny cios, no i właśnie sam Fortress postanowił się o tym, chciał się o tym przekonać, czy rzeczywiście przeżyje, no i przeżyła, kryt się nie trafił, no i teraz czekałem, czy Ice Beam jest w stanie ubić Salamensa, który obrywa od tego ciosu razy 4? Owszem, więc jest naprawdę niezła sytuacja, mamy wynik 6-4, ale oczywiście w rękach Fortressa naprawdę wciąż potężne siły, dodatkowo moja Blissi jest już osłabiona, no a ona, że taka zaś szybka nie jest, to wiecie, może dość oberwać. Mimo tego, że specjalny atak niewiele zrobi Blissi, to wiedziałem, że po prostu jest w stanie zabrać jej tyle życia, że po prostu zniszczy mnie. Dlatego też zmiana Skarmorego, spodziewałem się jego śmierci, czy będzie to Thunderbolt rzeczywiście, czy też może jednak będzie Fire Blast. No nie chciałem, tak naprawdę miałem jeszcze Arcanine'a, którego mogłem w sumie poświęcić, ale obawiałem się, że na przykład Fortress może mieć jakiegoś Heracrossa, który jest w stanie użyć Endure i potem zwiększyć sobie speeda, niszczyć wszystko i wiedzie i te sprawy. Teraz właśnie zastanawiam się nad Arcanine'em, ale jednak uznałem, że ryzykujemy, Skarmory niech zginie, no niestety trzeba czasem poświęcić jakiegoś Pokemona, a my mamy w tym momencie właśnie wynik 5-4, Fortress zaczyna nam odrabiać straty. No i zastanawiałem się, kogo tu wysłać, czy jednak mojego Gengara, czy Arcanine'a. Zdecydowałem się, że stoczę walkę Gengar versus Gengar, który będzie szybszy, który będzie bardziej skuteczny. Uznałem, że dobrym momentem może być tutaj Hypnosis, spodziewałem się w sumie zmiany właśnie na Snorlaxa i tak też się stało. Snorlax no troszeczkę obrywa, troszeczkę, nie za bardzo, ale troszeczkę. Postanowiłem właśnie użyć uśpienia. Mógłbym teraz używać Dreamitera, gdyby Fortress nie zmieniał, ale Dreamiter jest ciosem typu specjalnego, uwierzcie mi, Snorlax, bałem się, że on jest w stanie przetrwać tego typu ataki i uznałem, że zmiana na Aerodaktyla może być słuszna. On jest szybki, nie wydawało mi się, żeby rzeczywiście Fortress miał kogoś szybszego od Aerodaktyla, no i jest Gengar, który jest wolniejszy i teraz chyba najbardziej decydujący tak naprawdę w tej walce moment, zresztą zaraz zobaczycie, używam Rock Slide'a, który pudłuje. O mój Boże, no cóż, no cóż, to się zdarza, to się zdarza. Miałem tylko nadzieję, że przeżyje Aerodaktyl. Cudem, ale przeżywam. Uznałem, że nie ma co, trzeba użyć jeszcze raz Rock Slide'a, tym razem Fortress już wycofał. No Metagross, jeżeli oberwie, straci na pewno dość dużo, szczególnie, że obrywa od kolców, ale no znów pudło. No błagam was, dwa razy spudłować z Rock Slide'a, no pech. Teraz mógłbym co prawda próbować użyć Earthquake'a, ale że już próbowałem Rock Slide'a i to wiecie, przedmiot, który trzyma, po prostu uniemożliwiłby mi to. No i tutaj walka zaczęła mi się tak naprawdę psuć. Dokładnie, zaczęła nam się troszeczkę psuć. Metagross używa Meteor Masha, który no cóż, naprawdę robi masz, niż masz, niszczy prawie że całkiem Salamensa. Ten przeżywa z tam no z dosłownie naprawdę małą ilością życia. No i zastanawiam się, czego użyć. Najlepszy w sumie tutaj właśnie może być Fire Blast, bowiem cios typu ognistego jest w stanie spalić dosłownie Metagrossa. No tym razem na całe szczęście trafiłem. Tym razem trafiony, zatopiony Metagross odpada. Jak mówię, ja mam przewagę chyba dwóch Pokemonów. Problem w tym, że trzy moje Pokemony są już na całkowitym wykończeniu. No i kolejny Pokemon to Gengar. Gengar jest niestety szybszy od Salamensa, a jego Ice Punch no niestety zrobi swoje, jeżeli tylko właśnie trafi. Nie wiedziałem co robić, uznałem, że poświęcamy, owszem, poświęcimy Salamensa. No, spodziewał się na pewno Fortress, że albo zmienię właśnie, albo nie zmienię. Thunderbolt był najlepszym wyjściem, bowiem też mógł załatwić Salamensa. No i tu zaczyna nam się niezbyt dobrze układać. Postanowiłem teraz wystawić właśnie Aerodaktyla, no który no liczyłem, że w końcu trafi tym Rock Slide'em, no bo ile można nie trafiać nim? No proszę was, zmiana natomiast na Niagara, Swampert, no to był problem, bowiem straciłem Salamensa, który jedyny posiadał cios typu roślinnego, no i który mógł rzeczywiście zdzielić Swamperta jednym hitem. No ale, właśnie między innymi mój Gengar niewiele może mu zrobić, zapamiętajcie, ponieważ ma tylko z ciosów atakujących Thunderbolta, a nie mogę go uśpić, ponieważ już śpi Snorlax, no chyba żeby się obudził Snorlax, no to wtedy rzeczywiście coś mogę zrobić, natomiast on trafia hydropompą,
no, która robi swoje i no dosłownie na minimalną ilość życia zdziela mi kolejnego Pokemona. Wszystkie moje Pokemony prawie, że oprócz Gengara są już na całkowitym wykończeniu. Mam niezłe problemy. Nie wiedziałem już w sumie czego użyć. Chciałem cokolwiek. Wiedziałem, że żaden z ciosów no niestety nie zrobi Swampertowi zbyt wiele. Crunch mógł obniżyć mu co prawda specjalną obronę, ale no niestety Earthquake. Earthquake musiał jeszcze kryć. Był zupełnie niepotrzebny. Ale w każdym razie tracę kolejnego Pokemona. Ile to już mamy? 3 do 3? Chyba tak. Owszem, chyba tak. Moje Pokémon, jak mówię, na wykończeniu Gengar jest no niezdolny do niczego. Dodatkowo Swampert jest szybszy od Blissey, w wyniku czego no oczywiście nawet nie dałbym rady użyć tego Soft Boila. Natomiast właśnie Swampert używa Earthquake'a, no który bije Blissey, No i zostały mi już tylko dwa Pokémony, tak jak mówię, Gengar, który nie jest w stanie nic zrobić, i Aerodactyl, który musiałby chyba naprawdę walnąć Rock Slide'em za każdym razem i jeszcze za każdym razem musiałby sfinczować rywala. No natomiast jak mówię, Gengar bezużyteczny, jest, póki Snorlax śpi, on nie jest w stanie nic zrobić Swampertowi. No i w każdym razie, moi drodzy, ta walka przegrana. No niestety, Fortress okazał się lepszy, wielkie gratulacje dla niego, a już za niedługo kolejny mój pojedynek z nim. Jeżeli wam się podobała walka, nie zapomnijcie zostawić lajka, a mam nadzieję, że wam się podobała. Jak mówię, wielkie gratulacje dla Fortressa, naprawdę stoczył świetną walkę. No i tyle. Cześć i czołem i nara.